Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na kolejnej inspirującej rozmowie. Moim gościem dzisiaj jest Alina i porozmawiamy o temacie, który myślę, że jest tematem wielu kobiet. I ten temat jest taki, że my chcemy więcej zarabiać, ale my chcemy takiej jakiejś drogi na skróty, my nie chcemy tak naprawdę niczego w sobie zmieniać. Dzień dobry, Alina. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się na nasze spotkanie, na naszą rozmowę. Powiedz nam, jaka była Twoja historia i gdzie tak naprawdę Twoja droga się zaczęła, zanim stałaś się mądrą inwestorką? No ja przed zrobieniem kursu mądrej inwestorki byłam etatowcem. Pracowałam na etacie od poniedziałku do piątku, 8 godzin, ale po pewnym czasie ta praca zaczęła mnie wykańczać psychicznie. Zaczęłam czuć, że jestem w klatce, że jestem trybikiem w maszynie, który przychodzi, robi i wychodzi. Nikt nie pyta o nic, ty masz wykonać procedury i co do domu. Więc nawet tutaj taki rozwój osobisty, czy zawodowy nawet, niewiele wpływał na jakby na podniesienie mojej sytuacji finansowej, moich zarobków, dlatego że jakby mój urząd, nie urząd pracy, tylko miejsce pracy, tak zgrabnie to obchodziło, że nawet moje dodatkowe kursy niewiele by pomogły. Dlatego i tak samo na etacie to podporządkowanie się, prawda, pod przełożonego, to sprawiało, że budziła się we mnie taka straszna frustracja, taka straszna irytacja, że ja o wszystko muszę prosić. Wiecznie te wszystkie najlepsze terminy o urlop są zajęte, prawda? I to nie tylko proszenie o u przełożonego, ale także innych współpracowników, żeby się dograć. I to wieczne czekanie też na ten piątek, piąteczek, piątunio, na ten urlop, na te wakacje, na te ferie, gdzie ja miałam nadzieję, że ja pójdę na ten urlop, że coś się zmieni, coś się wydarzy, samo się wydarzy. Ja nagle wrócę po tej przerwie i będę inną osobą w innym świecie, jakby w innych zarobkach, że to wszystko miało się samo zmienić. Ale głównie ja miałam takie poczucie, że czas ucieka i że życie po prostu przelatuje mi przez palce, że ja się nie zmieniam, że nic się nie zmienia, że nikt nie przyjdzie i mnie nie uratuje i że nie zaliczam żadnego przełomu w moim życiu, że jest tylko rutyna, jest tylko to samo i nie ma nic więcej. I to zaczęło mnie strasznie, strasznie wykańczać psychicznie. Wiesz co, ja myślę, że dziewczyny słuchając Ciebie pewno się w tym odnajdą, bo zobacz, że większość z nas uważa, jest tak naprawdę wytresowana do tej normalności, że my tego tak naprawdę nie kwestionujemy, że nam się wydaje, że tak ma być, bo wszyscy dookoła tak żyją, czyli właśnie żyją, tak jak powiedziałaś, do weekendu, czekają na piątunio, tak? Czekają na ten urlop, proszą się wiecznie, myślą, że zrobią jakiś kursik, odkładają na ten kursik pieniądze, myślą, że to coś zmieni finansowo, dokładnie. A tak naprawdę odbijają się od jakiegoś takiego sufitu i żyją, przepraszam, żyją tak, jak ktoś im określa, że mogą żyć. Dokładnie, dokładnie. To przypomina nawet w pewnym momencie moim zdaniem taką rutynę więzienną. Może to jest strasznie takie mocne, co ja powiem, ale no, czym to się różni tak naprawdę? Mamy, czyli co? Czyli ja pracuję od poniedziałku do piątku, czekam na ten weekend, ale co? No to te 5 dni, co się z nimi dzieje? Co się z nimi dzieje? No ja wtedy się nie rozwijam, nie mam wtedy szans, żeby zwiększyć swoje zarobki, tylko jeżeli ja spędzę swoje życie tylko na czekaniu na ten weekend, to ja po prostu przegapię swoje życie, ja przegapię swoją szansę i to mi tak strasznie wtedy ciążyło, tak strasznie wtedy z tym źle czułam, że ja tracę tyle czasu na to, że niby pracuję, niby coś robię, ale to nie ma żadnych efektów. To było bardzo przytłaczające dla mnie. Ale mistrzowsko to nazwałaś, niby. Zobacz, niby jesteśmy wolne, ale tak naprawdę dyktują nam warunki pieniądze i najczęściej szef. Niby żyjemy własnym życiem, ale tak naprawdę tego czasu na to, żeby coś zrobić, nie ma. No dobrze, no okej, okay. Czułaś się jak trybik, poczułaś, że ta droga nie jest dla ciebie, miałaś jakieś marzenia i jakie to tak naprawdę emocje w tobie wywoływało? No bo myślę, że wiele kobiet się utożsamia z tym, co mówisz.
Tak. Ja wiedziałam, jak inni żyją, że inni podróżują, że inaczej pracują, ale i to właśnie wszystko wzbudziło we mnie taką ogromną frustrację. Dlaczego to tak wszystko wygląda? Przecież zrobiłam studia, mam wykształcenie, co jest grane? I to spowodowało, że poczułam straszną frustrację, straszną niemoc. A niemoc odbiera nam sprawczość. To jest bardzo, bardzo negatywne uczucie. Ja czułam, że ja pracuję, ale ja nie mam tego, czego chcę. Dlaczego tak się dzieje? Praca 7 dni w tygodniu, dlatego że ja pracowałam na początku, ja pracowałam na etacie od poniedziałku do piątku, ale potem brałam sobie jeszcze zlecenia na weekend, więc ja pracowałam 7 dni w tygodniu. I ja w pewnym momencie doszłam do swojego sufitu, bo ja nie byłam w stanie więcej przepracować, pomijając fakt, że ja owszem, zarobiłam więcej gotówki, prawda? To nie był jakiś szał, gotowankowe zlecenia, ale za to poświęcałam swoją najcenniejszą walutę, jaką był wolny czas. Co z tego, że ja zarabiałam? Co z tego, że ja zarobiłam troszkę więcej, jak ja nie miałam tego nawet kiedy wykorzystać? To po prostu to było błędne koło, to była klatka i to rodziło we mnie takie uczucie braku sprawczości i takiej niesprawiedliwości, że dlaczego tak się dzieje? Przecież wszyscy mówili, idź na studia, zrób kurs, zrób specjalizację, kształć się, bo kształcenie jest dobre. I to jest wszystko okej, ale w pewnym momencie ja zrozumiałam, że to jest jedna wielka pułapka, w której są tak naprawdę wszyscy. To jest ściema, zobacz, to jest plan, tak, który się nam sprzedaje, który tak rzekomo powinien zadziałać, ale on nie działa. I my podążamy za tym, robimy swoją robotę, poświęcamy czas, rodzinę i mówimy, no dobrze, no to powinny być efekty, a tych efektów nie ma. I widzimy, że jest fajne życie, ale ono jest poza naszym zasięgiem, no paskudne uczucie. Tak. Nie dość, że jest paskudne uczucie, to jeszcze włącza nam się może nawet takie niefajne uczucie w stosunku do tych osób, że co one robią takiego? Co one robią takiego, że one tak fajnie sobie żyją? Przecież ja też tak mogę, też tak chcę, a jednak tak nie jest, bo gdyby tak było, to już dawno byśmy tak żyli, tak pracowali. Więc no, to było bardzo nieprzyjemne uczucie. Ja wtedy czułam, że ja jestem jakąś osobą, która nie potrafi życia zawodowego, no bo jak to, skoro inni potrafią, a ja nie mogę, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. I to też było bardzo niefajne uczucie. Tak, bo to jest takie bardzo toksyczne uczucie, które wywołuje poczucie winy, poczucie wstydu, właśnie takiej totalnej niemocy. Tak. Czyli zrobiłam wszystko, co zrobić powinnam, a nie działa, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Tak. I to sprawia, że nam ocena własna leci, że nam zasługiwanie leci, że to jest taka spirala, która nas wciąga i która często też prowadzi ludzi, właśnie kobiety przede wszystkim do depresji, bo one nie wiedzą, co tam nie zadziałało i one się czują winne tego, że to życie nie jest takie, jakby chciały, pomimo tego, że one niby zrobiły to, co trzeba. No dobrze. Punkty zwrotne. Co się takiego wydarzyło, że twoje życie zaczęło się zmieniać i właśnie, że od tej takiej frustracji, od wstydu zaczęłaś odżywać? Opowiedz nam. Pierwszym takim punktem, największym zwrotnym dla mnie to było macierzyństwo. Nie żaden kurs, nie żadna specjalizacja, nic. To było macierzyństwo. Ja sobie zdałam wtedy sprawę, jak urodziłam pierwsze dziecko, że żarty się skończyły, prawda? Że ja teraz mam pod sobą małego człowieka, którego ja muszę nauczyć, jak żyć, a ja nie chcę, żeby on powtarzał tych schematów. Ja chcę, żeby on żył, oni, bo to już jest dwójeczka, ja chcę, żeby oni żyli tak, jak chcą. Chcę ich zabezpieczyć, chcę im dać dobry przykład, ale to się nie tylko wiąże z finansami, prawda? Tylko to się też wiąże ze swoją mentalnością, bo u mnie bardzo dużo rzeczy nie działało. Brak pewności siebie, brak wiary we własne siły. To była taka mieszanka negatywna i ja stwierdziłam, że jak ja tego nie zmienię, to ja im wszystko przekażę. Więc to był pierwszy mój punkt wyjścia, to właśnie było macierzyństwo. Tak, zatrzymam cię na chwileczkę, bo tak po pierwsze szacun, że odważnie o tym mówisz, że taki bagaż niosłaś, ale zatrzymuję cię po to, aby uzmysłowić wam, dziewczyny, jedną rzecz, że my skarżymy się, że rodzice nam tego nie dali, że rodzice przekazali nam negatywne wzorce, a później dokładnie to samo swoim własnym dzieciom. Dokładnie. I my mówimy tak, ale ja nie tego nie zrobię, bo ja się boję. Czyli co? Narzekałaś na rodziców, że oni się bali, oni czegoś nie zrobili, a dzisiaj ty robisz to samo?
Więc myślę, że takie, wiesz, zrozumienie, że mówienie, że kocham swoje dzieci i zrobię dla nich wszystko, oznacza, że zmienię się także dla nich, aby one miały lepiej, aby nie ciągnąć dalej tej pokoleniowej, a byle jakiej mentalności. Myślę, że to jest naprawdę, naprawdę ważne, więc dziękuję Ci bardzo, że o tym mówisz. Tak, to jest bardzo właśnie dobre ujęte, żeby zdać, dobrze to Ani ujęłaś, żeby zdać sobie sprawę, że w pewnym momencie my musimy przerwać jakieś pokoleniowe traumy, to, co nam nie działa, to, co niesiemy ze sobą przez całe życie, bo jeżeli my świadomie nie wybierzemy innej drogi, to my tego nie przekażemy swoim dzieciom. My sobie wtedy nie pomożemy, więc nie ma mowy o jakimkolwiek zarabianiu czy budowaniu majątku. Jeżeli nam coś w rodzinie nie działało, to my nie możemy tego kontynuować. My musimy sobie zdać z tego sprawę. To jest niesamowicie ważne. No więc właśnie to macierzyństwo było takim pierwszym dla mnie krokiem, żeby coś zmienić w swoim życiu. I zobacz, i właśnie fajnie, że też tak mówisz odważnie teraz, że no to mi nie działało, temu trzeba stawić tak naprawdę czoła, tej negatywności. A ja myślę, że wiele kobiet sobie myśli tak, że no dobra, mam złe wzorce, jestem negatywna, ale ja bardzo, bardzo chcę zarabiać i w związku z tym te zarobki do nas przyjdą, do mnie przyjdą. Czyli my chcemy gdzieś tam przeskoczyć od takich sobie zarobków do super zarobków i do fajnego życia, ale chcemy dalej nieść ten bagaż. Ten bagaż niskiej oceny własnej, ten bagaż poczucia winy, ten bagaż wstydu, ten bagaż, przepraszam, że tak powiem, ale tej byle jakości i liczymy, że świat nas za to nagrodzi jakością i super życiem. Dokładnie. I do tego bym dodała jeszcze takie wchodzenie w rolę ofiary, prawda, że no bo moi rodzice mnie nauczyli, no bo ja nie zarabiam tyle, ile bym chciała, bo ja tyle pracuję, bo ja dużo naprawdę pracowałam, a mimo to mogłabym się dalej wokół tego kręcić, że ale co jest grane, no taki mamy system, taki mamy klimat, więc nic się z tym nie da zrobić, prawda, więc trzeba wyjść z tego schematu też takiej ofiary, bo to też nas bardzo, bardzo ogranicza, że no rodzice dali nam taki przykład, nie zawsze dobry, lepszy, gorszy, no już nieważne, ale to jest naszym zadaniem, żeby się z tego wyleczyć. Mamy wiedzę, mamy kursy, mamy internet dzisiaj, mamy te możliwości, prawda, żeby naprawić to, co nam nie działa, prawda, więc no tutaj jakby dla mnie, jeżeli ktoś chce naprawdę, to znajdzie rozwiązanie i znajdzie sposób, żeby pozbyć się tych błędnych właśnie przekonań i tego poczucia, że nie mam, nie mogę. To jest wszystko po naszej stronie i naprawdę tak można to zrobić. Tak, wiesz co, ja lubię bardzo powtarzać coś takiego, że to nie jest naszą winą, że dostałyśmy od rodziców ograniczające przekonania i byle jaką mentalność. Ale jest naszą odpowiedzialnością, aby coś z tym zrobić, bo jesteśmy dorosłymi kobietami. Dokładnie, dokładnie. No dobrze, dawaj nam drugi punkt zwrotny, tak? No bo pierwsze mamy macierzyństwo, co było następnym takim momentem, tak, gdzie twoje życie się obróciło? Tak, ale to się właśnie wszystko łączy ze sobą, Aniu, dlatego że jak ja zdałam sobie sprawę, że ja chcę dzieciom przekazać inne wzorce, ja zaczęłam wtedy szukać innych rozwiązań. Nagle opadły mi klapki z oczu i nie był tylko etat, tylko zaczęłam się zastanawiać i szukałam w internecie, jak ludzie inaczej zarabiają. No bo skoro ktoś mieszka na drugim końcu świata, podróżuje, no to i zarabia, no to jak on to robi? Ja też tak chcę. To są dowody, tak, że się da. Trzeba tylko znaleźć odpowiedzi. Tak, tak, dokładnie. Zaczęłam szukać. No i w ten sposób właśnie Instagram zrobił za mnie, jego algorytmy, podsunęły mi właśnie ciebie, Aniu. Kurs mądrej dziewczyny i to ja na początku, ja nie weszłam od razu w to. Mi się wyświetlała Ania dość długo i stwierdziłam, dobra, nie, to jest jakiś kolejny skam, to jest niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie można było zbudować majątek i to jeszcze jaki, żeby osiągnąć wolność finansową. To jest kosmos. No ale stwierdziłam, że jak już któryś raz mi się wyświetliła, stwierdziłam, dobra, wejdę i zobaczę. I ja zaczęłam, Aniu, czytać nie twoje, komentarze dziewczyn. I pamiętam taki moment, że tam dziewczyna jakaś skomentowała właśnie to, że jest z tobą, że działa z tobą, a ty jej napisałaś, tak wiem, wspieram cię. I dla mnie to był taki szok, że ty ogarniasz tych ludzi, że ty wspierasz te kobiety. No, zazwyczaj to jest tak, że jak ktoś daje jakiś kurs, oczywiście płatnie, bo ja nie byłam bezpłatnym, to jest tak, no dobra, zrób sobie ten kurs i sobie tam żyj, działaj i się rozwijaj i to jest okej. A ty byłaś w to strasznie zaangażowana i mnie to tak strasznie ujęło, że otaczasz takimi skrzydłami te dziewczyny, że naprawdę, że chcesz,
żeby one się zmieniły i mnie to strasznie, strasznie ujęło, ale oprócz tego wzbudziłaś we mnie zaufanie i to była podstawa, żebym ja mogła wejść w to dalej. Bo zrobienie kursu dziewczyny dla mnie to był kolejny punkt zwrotny, dlatego że to była absolutna rewolucja. Ja sobie zdałam sprawę, że ja jestem delikatnie rzecz biorąc w lesie i z finansami, i z mentalem, ze wszystkim. I to od tego zaczęła się moja praca, bo ja już wiedziałam, ja miałam jakby taki punkt zaczepu, ja wiedziałam, za co ja się muszę wziąć, to znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałam, zaczęłam szukać, ale wiedziałam, że to życie, które mam teraz, że ono mnie nigdzie nie doprowadzi. Czyli jeżeli ja nie wezmę sprawy w swoje ręce, to nie przyjedzie rycerz na białym koniu i mnie nie uratuje. Nie ma czegoś takiego. Nic się nie zmieni po kolejnym weekendzie, po kolejnych feriach, wakacjach i tak dalej. Więc no, kurs Mądra Inwestorka to było wyruszenie w drogę, w której dalej jestem, tak naprawdę. No i to wiązało się ze spełnieniem, prawda, swoich dziadów mentalnych, z pracą. No to jest trudny temat rzeka dla mnie, bo oprócz tego, tak naprawdę, ja kupiłam ten kurs dziewczyny po to, żeby dobrze zarabiać. A okazało się, że ten kurs zmienił moje życie. Jeżeli ktoś się naprawdę do tego przyłoży, naprawdę dziewczyny, jeżeli usiądziecie nad sobą przy tym kursie, przy mentoringu Ani, to po jakimś czasie okaże się, że nie znałyście siebie, nie znałyście siebie, nie znałyście swojego potencjału, że nie wiedziałyście, ile możecie osiągnąć w tak krótkim czasie. Ja tu nie mówię o 10-20 latach, ja mówię o roku. Dziewczyny nawet robią, mi to zajęło mniej więcej rok, bo tyle jesteśmy razem, ale dziewczyny robią szybciej te progresy. To wszystko zależy, jak się angażujesz. To wszystko od tego zależy. Także kurs Mądra Inwestorka to była dla mnie absolutna rewolucja. Absolutna, to jest czyste złoto. Jest wart każdych pieniędzy, absolutnie. To był absolutny punkt zwrotny dla mnie. I wiesz co, i oczywiście bardzo Ci dziękuję, ja mam gęsią skórkę tutaj w tym momencie, jak właśnie jak mówisz coś takiego. Chcę się zatrzymać przy jednej rzeczy, przy tym, że powiedziałaś, że to jest szansa, żeby siebie poznać na nowo. Bo ja patrzę na to tak, że my dzięki temu programowi odgruzowujemy swój potencjał. My tak naprawdę, wiesz, dostajemy się do tego, co jest w środku, do tego właśnie, jaki jesteśmy fantastyczni. Że wiemy, że potrafimy, że możemy sobie zaufać, że nas stać, że możemy sięgnąć po więcej, a to wszystko jest przywalone właśnie balastem. Naszą mentalnością, balastem, ciężarem, rodziną, normami społecznymi, schematami, byle jakim wybieraniem. I powiem Ci tak, bardzo często właśnie gdzieś tam dostaję wiadomości na zasadzie takiej, że a to dziewczyny opowiadają, że im się zmieniło życie, ale przecież to jest program o zarabianiu. Mm-hmm. Dlatego chcę Wam powiedzieć po raz kolejny, żeby zacząć więcej zarabiać, my musimy zacząć inaczej myśleć. My musimy po prostu pogonić w cholerę nasze blokady, my musimy przestawić myślenie właśnie z takiego wytresowanego pracownika, który myśli, że się nie da, na kogoś, kto widzi, że pieniądze są wszędzie. Na kogoś, kto właśnie myśli jak inwestor, na kogoś, kto myśli z rozmachem. I droga do tego właśnie prowadzi przez nas samych. Nie da się zachowywać i wybierać byle jak, nie wierzyć w siebie i zacząć zarabiać dobre pieniądze. No po prostu się nie da, to nie idzie w parze. Negatywność i sukces nie działa razem. Trzeba się pochylić nad sobą. Tak, na początku to jest bardzo trudne właśnie. Ja też się nie dziwię po części dziewczynom, które jeszcze obserwują Cię, Aniu, ale nie zainwestowały, nie kupiły tego kursu, dlatego że ja miałam takie same odczucia. Ale o co chodzi w ogóle? No to przecież kasa to kasa, no to kupuję kurs inwestowania. Co inwestowanie ma wspólnego przecież z jakimś tam mentalem, z jakąś psychologią? To jest niemożliwe. Dopiero jak wejdziemy w to głębiej, jak się zagłębimy w to, to niestety, ale nasze finanse często odzwierciedlają najczęściej nasze życie prywatne. To jest takie bardzo bolesne też, ale tak jest. Jeżeli nasz mental nie jest poukładany, nasze życie prywatne, żyjemy w toksycznych relacjach, w toksycznych związkach, to wszystko ma odbicie w naszych finansach. I ja na początku w to kompletnie nie wierzyłam. Dla mnie to były dwa oddzielne światy i ja tak jakby byłam zaprogramowana na to, że to jest po prostu skam.
To nie jest prawda, bo nas nikt mi tego nie powiedział wcześniej, nie uczyli nas tego w szkole, prawda? Tutaj jest jakaś pani w internetach, która mi mówi, że jeżeli nie ogarnę swojego mentalu, no to nie będę dobrze zarabiać. No to mi się wydawało na początku śmieszne, ale jak się wgłębiłam w temat, to zrozumiałam, że nie ma innej drogi, że musisz się przeczołgać przez swój dyskomfort, przez swoje własne bagienko, przez swoje własne piekiełko, żeby dojść do czegoś. Nie ma innej drogi. A już nie mówiąc, jak ktoś jest po jakichś strasznych traumach, nie wiem, z dzieciństwa, cokolwiek, to dla niego taka droga to jest naprawdę ogromne, ogromne wyzwanie, ale warto. No tak, no bo to jest na zasadzie takiej, że nie będzie łatwo, ale będzie warto. Bo tak. Mamy tak naprawdę, wiesz, wybór albo przez całe życie z tymi traumami żyć, albo przez całe życie z tym strachem, z tą byle jaką mentalnością, no i nazwijmy po imieniu, no z byle jakimi zarobkami i z byciem uzależnioną od szefa, albo od kogoś innego, kto ma pieniądze, tak. Żyć, tak? I to jest trudne, a tutaj właśnie w drodze do nauczenia się, jak zarabiać, do inwestowania. Jest ten moment trudny, kiedy trzeba po prostu odłożyć ego na bok. I kiedy trzeba, myślę, że wziąć na klatę to, że no kurczę, no rzeczywiście, no byle jak myślałam, byle jak wybierałam i myślałam, że mi się uda. Ja będę pierwsza, która powie, że ja tak kiedyś myślałam, że mi się uda, ale wiesz, ale mijał rok za rokiem, nie udawało się i w końcu stwierdziłam, no dobra, szkoda mi czasu. Trzeba coś zrobić, tak? Przecież nie będę żyła całego życia w byle jaki taki właśnie sposób i ciągle, ciągle za mało tych pieniędzy i wiesz, i ciągle, ciągle czuć ciągle się to samo. Sobą, tak. I myślę, że tak. To jest, wiesz, to jest tak naprawdę paskudne, to takie czucie się ze sobą źle, że, tak. Że coś tam tak. Jest, a ja tego nie mogę sięgnąć i co jest ze mną nie tak, no. To jest tak. Bo jeżeli zaczniemy grzebać, to niestety wtedy wychodzą takie różne nasze niedociągnięcia. I właśnie to jest niesamowite, bo dla mnie kurs Mądra Inwestorka, mówiłam, że to była rewolucja, ale dzięki niej ja stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie się dogrzebać do pewnych rzeczy, bo ja czułam, że mnie coś trzyma w środku. Ja wiedziałam, że ja nie jestem po prostu, mimo tej pracy cały czas coś tam siedzi, coś mnie gniecie, że ja nie jestem w stanie do tego się dokopać, albo to była taka blokada w głowie, że po prostu umysł chroni przed tym, zasłania i ciężko jest się do tego dobrać. Więc dlatego właśnie po kursie Mądrej Inwestorki stwierdziłam, to był kolejny zwrot, że idę na terapię, że koniec po prostu wymówek, nie ma czegoś takiego, idę, zobaczę jak jest, po prostu. To był mój kolejny zwrot wtedy, bo ja się wtedy dogrzebałam do bardzo wielu nieprzyjemnych rzeczy na terapii. Okazało się, że tak naprawdę, dziewczyny, ja nigdy nie akceptowałam siebie. Powiedzieć to, że siebie nie lubiłam, to za mało dziewczyny do powiedzenia, naprawdę. Jak ja jestem z Anią rok, już mówiłam, ale to, jak ja do siebie mówiłam jeszcze rok temu, co ja sobie o sobie myślałam, to aż mi naprawdę włoski stają na całym ciele. Jak tak można w ogóle, kto mnie tego nauczył? Skąd się to w ogóle wzięło? Dlatego właśnie ja zawsze powtarzam i ja zawsze każdemu polecam, jeżeli ty sobie nie możesz czymś poradzić, to nie tej terapii, że jesteś jakimś czubkiem, przepraszam, albo jakimś chorym psychicznie człowiekiem. Jeżeli to ma ci pomóc i przyspieszyć, suma summarum twoje zarabianie, prawda, ale chodzi też o podniesienie jakości życia, to czemu z tego nie skorzystać? Co z tego, co powie rodzina? Nie musisz nic nikomu mówić, ani znajomym, ani nikomu. To jest twoje życie i tylko ty o siebie walczysz, więc to jest niesamowicie, niesamowicie ważne, bo to jest taki paradoks. Jak ja chciałam budować jakikolwiek majątek, skoro ja nie słuchałam siebie, ja nie akceptowałam siebie, ja nie lubiłam siebie, brak pewności siebie jakiejkolwiek. Dlatego ja sabotowałam siebie na każdym kroku. Więc tutaj nie mam mowy o jakimkolwiek zarabianiu. Ale to właśnie był wynik, to o czym ja teraz mówię, to nie było tak, że ja sobie usiadłam z kartką i z długopisem i to było takie pyk i jest. To wymagało grzebania. Czasami to był taki sznureczek do kłębka, żeby się dogrzebać. Skąd się to wzięło? Kto mi o tym powiedział? Czy jest ten głos w mojej głowie, który mówi mi, że ty jesteś, Alina, porażką, że ty sobie nie dasz radę, że to nie dla ciebie, że ty jesteś głupia. To są tylko takie naprawdę, to jest wersja light tego, co ja sobie myślałam wtedy. Więc no, to było niesamowite też. Ciężkie, ciężkie, ale warto. Warto, polecam bardzo, bo jeżeli chcemy faktycznie zrobić progres, to musimy się za to też porządnie i naprawdę poważnie zabrać, bo to nie jest spacer po łące. Praca nad mentalnością dziewczyny
naprawdę, naprawdę się opłaca, dlatego że w pewnym momencie już przestaje się liczyć to, ile ty tam zarabiasz w tle. Okej, to brzmi trochę głupio, ale naprawdę to przestaje mieć znaczenie. Zaczyna mieć znaczenie, nabiera znaczenia to, że ty czujesz się ze sobą w końcu dobrze. Jesteś spełniona. Mimo, że jeszcze nie masz tego, o co ty walczysz, do czego ty idziesz, ale ty już w tym momencie czujesz się szczęśliwa i to było dla mnie niesamowite, bo ja tu jeszcze tylko dodam, że jak ja zaczynałam kurs, to ja myślałam tak, okej, to jak ja zarobię te miliony, no to ja już wtedy będę pewna siebie, będę super, będę sexy, będę coś tam. Okazało się, że nic z tego. Giełda pokazała mi środkowy palec, bo wywaliło mi wszystkie moje wady, moje jakieś tam złe cechy i tak dalej. Okazało się, że żeby dojść do czegoś, to najpierw ja muszę stać się tą osobą, zanim ten majątek przyjdzie, te pieniądze, bo tak jak mówię, one w pewnym momencie one mają drugorzędne znaczenie. Liczy się tylko to, co ja w sobie przepracuję i kim ja będę. Ale żeby dojść do tego majątku, ja muszę najpierw stać się tą osobą, którą chcę. I to jest niesamowite też odkrycie dla mnie. Powiem ci tak, ja tak ciebie słuchałam i miałam taki, wiesz, ciepły uśmiech od środka, bo ja pamiętam swój proces i moment, kiedy właśnie też gdzieś tam, wiesz, coś tam przerabiałam i któregoś dnia obudziłam się, stanęłam twarzą w lustrze i dotarło do mnie, jak bardzo ja siebie nienawidzę. I to było takie, i wiesz, bo ja wcześniej próbowałam to zakrywać afirmacjami, tak, jestem wspaniała, prawda. Jak do mnie to dotarło, właśnie jak ja siebie traktuję, to i później to przełożyłam właśnie na to, że przyciągam do siebie i dostaję od życia to, jak wygląda mój środek, jak wygląda moja relacja. Bo prawda jest taka, dziewczyny, że sukces i fajne zarobki to jest coś, co jest konsekwencją tego, kim się stajemy. To jest aż tak proste. Naprawdę. To jest... Ja pamiętam właśnie jeszcze taki jeden moment z tobą na scenie w Warszawie. Opowiesz nam o nim? Tak, wyszłam na scenę. W sumie to Ania mnie troszkę wyciągnęła, tak naprawdę, ale no niech będzie. Ale ja wiedziałam, że ty tej sceny potrzebujesz. Tak. Ale to też jest bardzo ciekawe, dlatego że jak ja wyszłam, a ja się do tego nie przygotowywałam, ja wyszłam i ja powiedziałam, że ja nie potrafię sobie wybaczyć i nie mam pojęcia w ogóle, skąd to do mnie przyszło wtedy. I ja tam jeszcze mówiłam o różnych rzeczach, że mam dość, podobnie jak tutaj, to wszystko, co mówię teraz, ale później, kiedy ja zeszłam z tej sceny i wróciłam do domu, ja zastanawiałam się, o co chodzi z tym wybaczeniem i nie mogłam dojść do tego, ale to wejście na scenę, to ujawnienie się, uzewnętrznienie, to jest niesamowity bodziec dla naszego umysłu, dlatego że my już nie mówimy nie układamy jakichś tam swoich scenariuszy, nie mówimy do siebie, tylko my mówimy do iluś tam dziewczyn, obcych ludzi o swoich problemach, o swoich blokadach, co się może trochę wydawać głupie, ale to ma potężny katalizator później dla naszej zmiany. To było równie ważne, mimo że ja byłam zdenerwowana, ja w ogóle mówiłam trochę nieła, bez ładu, bez składu, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Ważne jest to, że ty wychodzisz i ty próbujesz rzeczywiście, fizycznie ty tu jesteś i robisz wszystko, żeby pozbyć się tego, co cię trzyma, prawda, w tej twojej głowie, co cię blokuje, bo wszystko, dziewczyny, jest w naszej głowie, naprawdę. Tak. Całe nasze życie opiera się o to, co mamy w naszych głowach. Jeżeli mental nie jest poukładany, nic się nie będzie układało, żadna relacja nie będzie dobra. Relacja z dziećmi, z mężem, z partnerem, nic nie będzie tak, jak powinno być. Dlatego to w ogóle te warsztaty to w ogóle był dla mnie sztos. Ja wróciłam, mówiąc brzydko, wyorana z tych warsztatów, ale ja myślę, że ja zaliczyłam wtedy kilka przełomów, chociaż ja nie do końca byłam zlokalizować kiedy, ale ja byłam tak wymęczona, ale jednocześnie tak podekscytowana, bo to jest tak, jakbym brała antę przez 7 godzin po prostu. Dla mnie to było niesamowite. I poszłam za tym, wybaczam sobie i szukam. Czekaj, bo cię uciekło, bo czasami ci ucina zdania. Poszłam za tym i co powiedziałaś dalej? Poszłam za tym, szukałam dalej odpowiedzi i stwierdziłam, że okej, no to wracam do Ani i u ciebie, Aniu, kupiłam sobie takie nagranie podprogowe, wybaczam sobie. Kiedy przeglądałam twoją ofertę, stwierdziłam,
kurczę, to chyba jest dla mnie, tak w sensie, że no, to nie może być przypadek, dobra, wchodzę w to. Mimo, że okej, okay, nagranie podprogowe, no dobra, okej, okay, no nie do końca w to wierzę, kolejna blokada, że nikt mi o tym nie powiedział, że umysł mnie znowu broni, ale stwierdziłam, co mi zależy, no przecież mogę spróbować, bo ty, Ani, powiedziałaś na warsztatach jedną rzecz, która bardzo mi utkwiła w głowie do dzisiaj, że jeżeli idziesz daną ścieżką i to ci nie wychodzi, czujesz, że nie ruszasz z miejsca, że powiedzmy, że mijają 3 miesiące, jesteś w tym samym miejscu, to zmień ścieżkę, pukaj do różnych drzwi, szukaj innych sposobów na to, co ty możesz zrobić, no bo szaleństwem jest wymagać od siebie, robiąc te same rzeczy, innych, lepszych wyników. Nie ma takiej opcji, ale to za nimi strasznie utkwiło w głowie, bo ja byłam taka trochę konserwatywna, że ja miałam swoje jakby utarte szlaki i nimi podążałam, a tutaj się nie da, dlatego że no wiecie, mentalność i psychologia to są tak złożone procesy, że my musimy próbować czasami jakby od tyłu, tylnymi drzwiami nawet, próbować wejść do swojej głowy przez jakieś inne przekonania, żeby dokopać się do czegoś zupełnie, zupełnie innego. Także, także no to jest potężny temat rzeka, a warsztaty to był również kolejny dla mnie przełom i niesamowite w ogóle przeżycie. Powiem ci tak, że ja na tych warsztatach ja miałam nadzieję, że właśnie, że uda mi się znaleźć pretekst, żeby ciebie na tą scenę wyciągnąć. Bo ja pamiętam właśnie to, co mi gdzieś tam pisałaś w wiadomościach, a to jest właśnie to, że ja mam, nie wiem, czy fajny, czy niefajny umysł pod tym kątem, ale jak ktoś ze mną się dzieli historią, to ta historia we mnie jest. Tak? Ja mogę nie pamiętać nazwiska, ale ja pamiętam historię tej osoby. I ja po prostu wiedziałam, że jeżeli uda mi się ciebie wytrącić właśnie z tej zero-jedynkowości, tak, że tak, jeżeli wstrząsam twoim schematem, mam nadzieję, że my dzisiaj wstrząsamy schematem dziewczyn, mam to nadzieję. Ta osoba po prostu zacznie szukać czegoś innego, tak? Ja zawsze mówię tak, jeżeli nie działa ci ta droga, to nie z uporem maniaka w tym samym sposobem, tylko ja zawsze mówię coś takiego, jak nie drzwiami, to oknem, tak? I ktoś tak, mówi, no to tak, ja to dokładnie. A jak nie oknem, to lufcikiem, jak nie lufcikiem, to kominem, jak nie kominem, to szparką, gdzieś tam pomiędzy ścianami, ale żeby szukać, bo my nigdy nie wiemy, jaka jedna rzecz tak naprawdę będzie katalizowała. Tak, i pozbędziemy się tego całego sorry, powiem jeszcze raz dosadnie, tego gówna, które nas ogranicza, i zaczniemy sięgać po swój potencjał. Dobra, słuchaj, bo gadamy strasznie długo. Powiedz nam tylko bardzo szybko dwie rzeczy, tak? A pierwsze, jak giełda ciebie tak naprawdę zmieniła, jak o tym myślisz? I od czego na giełdzie zaczynałaś, gdzie dzisiaj doszłaś? Bo dziewczyny mogą powiedzieć, no tak, wymądrza się, ona na pewno miała pieniądze. Zdradź nam. Raz, dwa. Okej. Ja tak naprawdę zaczęłam od magicznych $30, dlatego że stwierdziłam, że przeleję, zobaczę, czy te pieniądze gdzieś nie zginęły w ogóle po drodze, czy one tam będą, jak one będą wyglądały. To było takie myślenie po prostu głupie, że szkoda gadać, ale to jest początek, więc nie ma się za bardzo tutaj co przejmować tymi takimi, może nawet głupimi myślami. Więc od tych $30 ja teraz doszłam do $8000, na swoim koncie, natomiast nie było to tak, że nagle to była suma przelana typu, nie wiem, 5 tysięcy, 2 tysiące, 3 tysiące. Trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli ktoś zarabia, tak jak ja, 5 tysięcy, no to nie jesteśmy w stanie, matematyka się nie zgadza, żeby na raz tyle po prostu oszczędności, majątek, nie miałam takich rzeczy, od razu uprzedzam. To po prostu było przelewanie systematyczne małych kwot, ale również zejście poniżej, swój poziom życia zmniejszyłam o jeden poziom niżej. Więc to było absolutne obcięcie wszystkich wydatków, jakie tylko mogłam. Ale pierwszym krokiem, jakim zrobiłam, też jak Aniu zrobiłam mądrą inwestorkę, ja sobie postanowiłam, że ja spłacam całe zadłużenie. Koniec z ratkami 0%, koniec z ratkami 30 dni, coś tam, nie ma czegoś takiego. Kupuję tylko to, co potrzebuję i w ten sposób... Tak, i w ten sposób te małe kwoty dziewczyny to jest potężne narzędzie, bo popatrzcie się, nie mamy oporu, żeby wydawać 30 zł na kawę, nie wiem, na coś tam 20 zł, czy tam 50, to są małe kwotki, nie? Ale jeżeli przychodzi nam je przelać na interaktyw, po co? To już to się nie opłaca, to się przecież nie uzbiera.
I to są właśnie te małe kwoty. Fakt faktem, że były tam po drodze jakieś chrzciny, sprzedaliśmy auto, ale to był taki stary trupot za 5 koła. Także dziewczyny, to nie jest tak, że ja miałam jakiś tam mega majątek, że nagle ta kasa spadła mi z nieba. Nic takiego. To było wszystko świadome decyzje, ale też ja jestem świadoma, że ja zabieram teraz moim dzieciom wszystkie przyjemności po to, żeby za kilka lat, a może nawet szybciej, niczego im nie zabrakowało, żebyśmy mogli żyć tak, jak chcemy, na plaży w Portugalii przez kilka lat, więc to o to też chodzi. To mi dała giełda. Giełda poszerzyła moje myślenie. Ja nie chcę tego, co jest tu i teraz. Ja potrafię sobie odmówić. To jest tak zwana ta odroczona gratyfikacja, prawda? Że nie ulegam kompulsywnym zakupom. Absolutnie. Teraz były wyprzedaże letnie. Nie ma takiej opcji. Żadnych bluzeczek, żadnych sukieneczek. Nie ma takiej opcji. Jaka była wyprzedaż na giełdzie? No po prostu to była wyprzedaż. Bo zobacz, ludzie lecą na wyprzedaż i kupują kurczuszki. Kupują, tak. Wydają pieniądze, tych pieniędzy nie mają. Jak my wydajemy na giełdzie, my kupujemy, też robimy shopping, to my to dalej mamy, oprócz tego te pieniądze, tak, rosną. I to jest właśnie ta różnica. No mega, mega historia. Tak. Powiem ci, że podejrzewałam, że nasza rozmowa będzie fajna, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że taka będzie fajna. I mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem o tobie bardzo, bardzo... Ja jestem, patrząc na ciebie, bardzo spokojna, czuję się spokojna, bo zrobiłaś kawał roboty i naprawdę, naprawdę jestem z ciebie dumna. Dziękuję, naprawdę dziękuję i tak, przyznaję rację, już to nie ma żadnej ukrytej, fałszywej skromności, taka jest prawda. I trzeba za to siebie dziewczyny też doceniać. Ja tutaj tylko dopowiem, że my jesteśmy też tak troszkę nauczone, prawda, żeby umniejszać swoje osiągnięcia. To też był mój ogromny balast. Nie róbmy tego, nie róbcie tego, dziewczyny. Doceniajcie się za każdego dolara, nawet jeżeli to nie są jakieś setki dolarów na początku, bo ich nie będzie. To będzie kroczkami, wszystko malutkimi kroczkami do przodu, ale za wszystko się doceniajcie, bo już sam fakt, że wy przerabiacie program, że wy wyszłyście poza schemat, to już świadczy o tym, że wy zeszłyście z utartej drogi, że wy wybrałyście inaczej, że chcecie innego życia, że jesteście ponadprzeciętną i że walczycie, dziewczyny. Doceniajcie się za to naprawdę, bo to jest ogromna, ogromna praca, a jeżeli was ktoś nie doceni, no to jeżeli same się nie docenicie, to często jest tak niestety, że nie ma nas kto docenić. Ja mam to szczęście, że mam cudowną rodzinę, męża, dzieci i tak dalej, ale nie każdy ma takie szczęście, ja sobie zdaję z tego sprawę. Więc nie bądź dla siebie katem, nigdy. Ty masz siebie, okej, kochać to może troszkę za dużo powiedziane, ja jestem taka troszkę sceptyczna do czegoś takiego, ale doceniaj siebie za każdy najmniejszy nawet sukces, bo to jest naprawdę, naprawdę ci się to należy. To wszystko na ciebie czeka. I tą piękną radą, dziewczyny, abyście działały, abyście doceniały progres i doceniały siebie, zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję ci. Zapraszam się szczere za opowiedzenie właśnie o swojej historii. No i dziewczyny, no zostawcie nam jakiś feedback. Mam nadzieję, że was zainspirowałyśmy do tego, aby wyrwać się z systemu i aby sięgnąć po lepsze życie. Dziękuję również bardzo. Dziękuję bardzo.